Dzisiaj o tym, jaką hulajnogę wybrać. Tutaj są dwie hulajnogi. Jedna to Glober, a druga to Mini Mikro, które są bardzo podobne do siebie. Hulajnoga na trzech kołach jest na pewno wygodniejsza dla dzieci takich mniejszych, które dopiero uczą się jeździć, bo zapewnia większą stabilizację. Jest tutaj z przodu też taka blokada, żeby jechała na prost, a tak to może skręcać za pomocą przechylania tego drążka. Rozpędzisz się i pokażesz, jak się hamuje? Tak, tu z tyłu jest hamulec i tak samo w tym Globerze, jak i w Mini Mikro. Glober ma tę różnicę, że słuchajcie, ma regulację wysokości, więc tak naprawdę ta hulajnoga starcza na dłużej, tak? Bo to jest najniższe ustawienie, a potem można ten drążek wyciągnąć, więc nawet jeśli dziecko jest większe, to jeszcze będzie mogło na niej jeździć. A tutaj jest Mini Mikro i ona jest tak naprawdę identyczna. Jedyna różnica jest taka, że nie ma regulacji wysokości tego drążka, ale też ma bardzo podobne koła, też ma ten sam system skręcania, czyli poprzez przechylenie się dziecko skręca. Więc spokojnie nadaje się dla dzieci takich dwuletnich i też tutaj z tyłu ma hamulec. Przez to, że koła są podwójne z przodu, to dziecku nawet mniejszemu, takiemu dwuletniemu, łatwiej jest nauczyć się jeździć na hulajnodze. Tutaj mamy też takie miękkie gumowe rączki, uchwyty, więc też się nie ślizga. Jeździ. Jeździ. Dla początkującego malca na pewno jest wygodne to, że ta skrętność kół jest poprzez poruszanie drążkiem, więc nie musi skręcać, jest też bardziej stabilna, mniej zdecydowanie wywrotna, więc bardzo, bardzo Wam to polecam. Ważne jest też to, że hulajnoga jest dosyć niska, dzięki temu dziecko nie musi uginać na zbyt kolan, co też jest jak najbardziej korzystne, po pierwsze ułatwia jazdę, ale po drugie też jest no, dobre dla kolanek. Hamulec, chociaż dla małych dzieci tak widzę, że jest ta jeszcze odległość za duża, więc tak bardziej 3-latek dopiero uczy się hamowania, chociaż pewnie każde dziecko jest inne. No i jeszcze o czym możecie pamiętać, to oczywiście o kasku. To miłej jazdy, pa!